skuteczności. To taka krótka diagnoza, jakbyśmy szerzej o tym meczu coś powiedzieli. Coś to było widać, 3 karne nierzucone, oni odjechali, potem doszliśmy, no i 2 takie momenty myślę, że zadecydowały. Przestój, gdzie daliśmy sobie rzucić 5 bramek rzędu przy naszej przewadze 6 w pierwszej połowie i tutaj te niewykorzystane sytuacje. Choć oni też mylili się, no ale my robiliśmy to częściej. Legionowo to dla Was znany zespół. Czego tak. spodziewaliście się tutaj? No tego, co było. Twardej gry na pograniczu faulu. No i to było, to wszystko było. My żeśmy wyszli tutaj troszeczkę w okrojonym składzie, bo Michał Bekisz jeszcze nie może grać, nie w pełni sił. Jest Leon Łazarczyk, choć fajnie zawody, dopóki mógł, zagrał. No kłopot jest. Z Ziółkowskim, no ale myślę, że tydzień czasu mi się wyleczy. No i jest też nowy zawodnik, tak? No jest nowy. Trudno cokolwiek powiedzieć, bo to jest nowy zawodnik. On dopiero co do nas przyjechał, tydzień z nami trenuje. Parametry ma, jest nam znany, bo on grał w Mieszkowie Wrzesień, żeśmy się wcześniej z nim zderzali. Myślę, że czas troszkę trzeba i się wkomponuje w tą drużynę. Fajnie został przyjęty, także myślę, że jest w porządku. No szkoda tych punktów. Mogliśmy nowy mieć tutaj to zwycięstwo, niestety. Zagraliśmy średni mecz. Po pierwsze słaba skuteczność w ataku. Gdzieś tam dużo piłek nierzuconych, nietrafionych. I ten mecz taki był bardziej meczem walki niż piłki ręczne, tak mi się wydaje. Dużo kar, gdzieś tam dużo ciosów i gdzieś tam trochę o tej piłce ręcznej żeśmy zapomnieli. Zagraliśmy się dobrze i gdzieś tam stąd ten wynik. Znamy siłę Legionowa, tak? No gdzieś tam się wzmocnili jeszcze przed sezonem zawodnikami z Ekstraklasy, także na pewno zagraliśmy lepszy mecz niż na wyjeździe. Tak? No gdzieś tam tak naprawdę od początku Legionowo narzuciło swój styl gry i nawet przez sekundę gdzieś tam na meczu nie byliśmy blisko remisu. Tak? Tutaj zagraliśmy o wiele lepszy mecz, no ale jak widać nie starczyło. No jeszcze nie ma Michała Bekisza. Gdzieś tam Leon Łazarczyk nie może grać w obronie, mnóstwo już świeżo po operacji, zresztą teraz też coś z ręką dalej jest i no, brakuje rzutu z tyłu gdzieś tam i stąd ten wynik, gdzieś tam się ciężko gra.